wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj, moi drodzy, mam dla was halloweenowy odcinek. Będzie to coś naprawdę bardzo, bardzo nietypowego w moim wykonaniu, ponieważ ja nie nagrywam takich filmików, ale stwierdziłam, że skoro mamy Halloween, to nagram coś specjalnego dla was. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba. Jeżeli jesteście ciekawi, jak uda mi się przetrwać, mianowicie całą noc na nawiedzonej działce, mogę tak powiedzieć, to zapraszam was do oglądania, możecie od razu zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał po więcej, jeżeli jesteście tutaj nowi. A my już przechodzimy do filmiku. Nie, to dopiero zaczynam się pakować, zaraz będziemy wychodzili. Mama mi chyba tam pomoże ogarnąć wszystko. I tak jak widzicie, ubrałam na sobie specjalnie halloweenową bluzkę, bo dzisiaj jest Halloween. Mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić i świętować. Nie wiem, co tam robicie, czy chodzicie po cukierki, czy nie. Możecie mi dać znać. Ale stwierdziłam właśnie, że fajny będzie taki odcinek na Halloween. I moi drodzy, biorę ze sobą plecaczek. Schowałam na razie tylko dresiki, żeby mi tam było wygodnie. Wezmę zaraz jeszcze jakieś takie czarne dresy wzięłam. Wezmę jeszcze koc możliwe, bo ogólnie tam łóżko jest. Taka sofa, taka kanapa, coś w tym stylu. Więc o to się nie muszę martwić, o jakieś śpiwory. Wezmę po prostu koc, obwinę się w koc. I ogólnie bardzo fajnie też, bo jutro jest normalny dzień szkolny, idę jutro do szkoły, więc będę musiała się wyspać w miarę, ale będę chciała też coś ciekawego tam porobić, także no zobaczymy, no czego się nie robi dla filmów, dla swoich kochanych widzów, prawda? Postaram się coś tam ciekawego ogarnąć. I słuchajcie, ja się najbardziej boję pająków, także mam nadzieję, że nie będzie tam pająków, bo ja się tego najbardziej boję. No, i że jutro muszę wstać do szkoły, także tak o 5, do 5 planuję spędzić tam tą noc. Mam nadzieję, że to nic, że mi wybaczycie, no muszę chodzić do szkoły, no nie? Ja spakuję jeszcze ten koc, o ile mi się tu zmieści. Woda i zaraz, moi drodzy, wyruszamy. Co ja robię, nie wierzę. No dobra. Moi drodzy, przepraszam was, jest bardzo ciemno. Ja właśnie idę z ekipką, z moim bratem, żeby mi pomogli tutaj ogarnąć to wszystko. Piotrek mi tam świeci, w ogóle położymy sobie tam GoPro. Więc ja już się boję, jeszcze klimat. Jeszcze tak wieje okropnie. Ale mam nadzieję, że wytrzymam. Jezus, co to jest? Betoniarka. O Jezus, jakaś betoniarka. Julka, co ty robisz? Nie wiem. No Halloween jest. Chcę jakoś zrobić coś na to Halloween. Jeszcze tak wieje. To jest straszne. O, o, tam macie jakieś oczy w ogóle domu. A to jest domek, w którym ja będę dzisiaj spała. Matko. Jezu. No ja już widzę, jak tam jakaś Bloody Mary stoi. Widzicie to? Ja już to widzę normalnie. Zobaczcie, drzewo nawet jakieś tutaj leży. I teraz nawiedzone... Jezu, widzicie to? Nawiedzone, to jest jak nic. Tam jakieś okno. Tutaj jakieś porozwalane. Ja się czuję, jakby to urbex. Jakieś noce. Spała. Mówiłam wam, że tu są poduchy. Także ogarniesz. To będzie moje miejsce. Gdzieś tu położymy GoPro. To jest jakiś żart. Okej, ja tutaj się rozgościłam. Dobra, i generalnie Julce montujemy GoPro. Granie. Ale w sensie tutaj będzie spoko, bo ja się boję, że tam jakiś szczur zbiegnie z tych... Widzicie te schody? Moi drodzy, mamy na razie 20 dopiero. Może sobie idę na spacer jakiś wokół domku. Na pewno wejdzie na spacer. Nie, no jeszcze mi klimat robię. Się czuję, jakby jakaś tabliczka Ouija tu zaraz miałam. Słuchajcie, ja idę teraz wyjść przed przed działkę zrobić zdjęcie domku na miniaturkę, bo muszę zachęcić jakoś, bo ten domek jest straszny, a Piotrek z kolegą będą mi tutaj ustawiali. Możesz to GoPro włączyć mi. Albo możesz ustawić, sprawdź, weź skonfiguruj z telefonu, bo nie chcę, żeby było tylko widać sufit na przykład. Ja się boję tu nawet wychodzić na zewnątrz. Ale nie jest jeszcze aż tak źle, nie jest jeszcze aż tak ciemno. No nic nie widać.
Masakra. Wykorzystam to, w ogóle będę nagrywała tą kamerką, bo tutaj mam flesza. Wykorzystam... Co to jest? Wykorzystam jeszcze to, że nie jestem aż tak sama. I chłopacy są w środku, to będę bardziej bezpiecznie się czuła. Na zwiedzenie terytorium, patrzcie na to. To mi się tak z horroru kojarzy. To jest coś strasznego nocą. Także ja w sumie fajnie się czuję, bo tak właśnie halloweenowo miałam ochotę coś takiego zrobić. O, słuchajcie, tam jest straszne. Ja tam nawet nie będę się wybierała. O, dobrze. To już sobie podaruję, wrócę do środeczka, bo trochę zimno jest. Nie, no mnie tu będzie wszystko straszyć. Wracam jak najszybciej. Niestety. Dobra, lecimy, ja biorę kamerę, bo chłopaki się boję, że... już mnie opuszczają, mama już na was czeka, więc lepiej idźcie. On jadą sobie z mamusią do domku. Ej, ale ty sobie dasz tutaj radę? Wiecie co, wiesz co, ja się mega boję, ale jak coś to zadzwonię na siebie, okej? Okay? Ja się przyczepię do tego łóżka, ja tutaj, więc ja stąd się nie będę ruszać. Może live'a zrobię, ale nie, bo to wydam wtedy, gdzie jestem. Ale ja się nie będę stąd ruszać. Ja się boję. Skitu. Skroń plecy. Dobra, ja ci włączę GoPro, jak coś widzisz. Wiem. I mam go nie wyłączać, no ma tak być, tak? Tak, dobra. Dobra, idźcie, bo już chce mi tu z głowy, już to się przypiąć do łóżka. Ej, mama jest tutaj? No, mama jest przed furtką. Mama jest tam przed furtką. Przed furtką. Dobra, idziemy. No, to pa. Pa. No wiecie co, ja sobie muszę tutaj wygodnie zrobić i muszę po prostu nie patrzeć na to. Co z tego, że to krzesło lewituje, jak ja nocą? Co z tego, że... Tu jakieś szafki są, tam może wszystko być, tam u góry też. I co z tego, że tutaj też może wszystko być i nagle wszystko na mnie spaść. Albo ktoś na mnie spaść. Albo coś. Jezu, dobra, jak ja tak mówię, to tym bardziej się boję. Ja nie, no, nic już nie mówię. Nie, no ja się nie mogę tam patrzeć. Się boję nawet przesunąć tego, ale ja tutaj się skulę. Ja nie będę nic przesuwała. Rzeczy moje odłożę tutaj. Matko Boska, nie! Nie! Nie, to był deszcz, co nie? Matko Boska! Nie! Ja tutaj sobie mam przyjemnie, zakleiłam sobie, tak jak widzicie, te dziury. Jezu, czy to jest jakiś kot? Nie. Zakleiłam sobie te dziury, tak jak widzicie. I ogólnie zaraz będę szła spać, bo nie mam zamiaru tutaj tak siedzieć. Jestem bardzo zmęczona, miałam ciężki tydzień. Mówię tak głośno, żeby odstraszać. Tu jestem zakryta, tak jak widzisz. Nawet nie będę ubierała się w dresy. W razie to będzie mi bardzo wygodnie. O matko! Ej, nie! O matko, nie! Nie! Oni tu coś zostawili, jak nic, to GoPro hałasuje. Ja stąd wyjdę. To jest tylko deszcz. Dobra, to jest tylko deszcz. O matko boska, się przestraszyłam. GoPro jest jakieś dziwne dźwięki wydaje, a to tylko deszcz. Okej. Okay. A już myślałam, że słyszę jakieś dzieci płaczące. A to tylko deszcz, po prostu się zgłośnił. Mój drodzy, ja się bardzo boję. Wiem, że to nie jest nic takiego, no nie, noc w jakiejś po prostu działce, tak jak w wakacje na jakimś kempingu, ale po prostu sam fakt, że jest Halloween i ja się wczułam tak w ten klimat, że ja chcę jakiś straszny filmik dla was nagrać, chcę po prostu się wczuwać, jakiś deszcz tu hałasuje, ale naprawdę się strasznie stresuję. Boże, nie! Nie! Bo mi się wydaje, że po prostu oni tu zostali, czy coś takiego, bo to jest niemożliwe. Przed chwilą jeszcze jakiś hałas, to jest zrozumiałe, okej? Okay? Bo to deszcz tam, ja sobie po prostu to wmawiam, że coś tu puka, że coś tu chodzi, w ogóle jest już jakoś 23, próbowałam się położyć, ale nie mogę, bo się za bardzo stresuję. Ja zaraz zadzwonię do mamy i nawet nie wiecie, jak się trzęsę w środku. Się boję podejść do drzwi. Bo nie wiem, czy ja sobie to ubzdurałam, że coś przed chwilą waliło, czy to po prostu deszcz, czy coś spadło, czy te krzesła tam pospadały na zewnątrz. Mam nadzieję, że jak tak głośno mówię, to ktoś się przestraszy mnie i mojego głosu. Chociaż nie wiem już, co robię. Zaraz zobaczycie, jak tutaj coś...
Jak tu gałęzie takie latają i to wygląda jakby... Jeszcze ja tak się odbijam strasznie, Boże Święte. O, widzieliście te gałęzie? One są okropne i przerażające. Dobra. Nie, mi się już kręci w głowie. Mi się już kręci w głowie, ja po prostu nie mogę wytrzymać. Słyszeliście to? Czy mi się coś wydaje, czy mi się już kręci w głowie? Nie, te GoPro ma jakieś hałasiki. Tak coś cichutko przy tym GoPro, albo ja coś w plecaku mam? Nie, coś tu płacze. Nie, jak nic, coś tu płacze w tym domu. Ja mam dosyć tego, jest 24 nawet. Nie ma nawet 20... Nie! Jezus Maria, nie. Nie. Słuchajcie, się strasznie zestresowałam, bo nie mogę nigdzie znaleźć kluczy. Jestem pewna, że tutaj mama gdzieś zostawiła mi klucze i miałam się zamknąć, ale teraz się okazuje, że chyba się zamknęłam, choć... Dobra, się zestresowałam po prostu. To jest tylko deszcz, muszę odsapnąć. Okej. Dobra, muszę po prostu odsapnąć. Ja, ale polewka będzie. Nie, jak ja będę oglądała potem... Ja nie wiem, czy ja to wrzucę na YouTube, będzie taka polewka. I to jest normalnie szok. Dobra, za mocno pada. Ja muszę to zamknąć. Jany, przepraszam was, że tak panikuję. Boże, przepraszam was, ale ja się naprawdę strasznie boję. Moi drodzy, przepraszam, że tak schizuję i w ogóle, ale no nigdy nie robiłam czegoś takiego i to jest dla mnie naprawdę mega, mega, mega straszne. Jeszcze ciągle co chwilę coś słyszę. Ale przed chwilą miałam założone słuchawki, więc trochę sobie poleżałam. Mam też kocyk, więc ogólnie jest mi cieplej, ale strasznie jest zimno tutaj. Nie dość, że pada deszcz, ciągle słyszę właśnie jakieś krople i te sprawy. Boję się w ogóle, że już się GoPro wyładowało, ale to się jeszcze pika. I no, jest strasznie zimno. Ja tutaj praktycznie nie będę spać, może się przed szkołą jeszcze trochę zdrzemnę w domu, jak wrócę. To... Jezus Maria! Boże, myślałam... Nie, to jest pająk jakiś! Jezus! A dobra, to jest tylko trawa, widzicie, jak mi łatwo przestraszyć... O Boże! Nie! Jestem na drodze! O Matko Boska! O Matko Boska! Nie, to już jest przesada! Się przestraszyłam strasznie, ale słyszeliście to? Piotrek jak nic w tym GoPro coś poustawiał, że jakieś on to zdalnie steruje. O dobra, przed chwilą właśnie mama do mnie zadzwoniła i się cieszy, bo mnie trochę uspokoiła. I martwi się o mnie, czy ja tutaj żyję i czy wszystko jest w porządku. Stanęłam sobie na razie pod drzewem, ale strasznie pada. I wiem teraz, że po prostu Piotrek mnie coś tam poustawiał, wiecie. Ale miałam wrażenie, że coś przy oknie widziałam, także... Nie wiem, wrócę i sprawdzę, czy coś tam na serio było, bo strasznie się boję tutaj być na zewnątrz, bo boję się, że z boku coś przyjdzie nagle do mnie. O Jezus! Wyłącz to, no! On coś tu ustawił, tego propika i to się ustawił. O matko! Nie, ja nie mogę z tym hałasem, ja nie wytrzymam! Z dwóch stron się czuję, jakby coś mnie otaczało. Jezu, ale to wygrał, to Piotrek, to mu się udało. Tutaj też nic nie ma, tu mi się wydawało. Nie wiem, jak on to zrobił, ale właśnie tak myślałam, że, bo wiecie, jaki jest Piotrek. On lubi jakieś pranki na mnie. Nie wytrzymam tego hałasu, nienawidzę takich hałasów. Nie mogę, czuję się jakbym... O mój Boże! O Boże, nie! Nie wiem, co mam robić! Wiem, że to jest mój jakiś jego kolega i Piotrek! To pewnie Piotrek, bo on by był zdolny do takiego czegoś. Dobra, wezmę łopatkę. Nie, ona jest... Dobra, wezmę łopatkę. I ja jestem przekonana, że... Ja tam idę i po prostu nie wiem, co zrobię. Pokażę wam wszystko, że ja po prostu nie mam schiz, tylko że ktoś mnie tutaj nabiera. Ja ciągle słyszę jakieś chore głosy. A! Jezu!
Jezu, oczywiście sama otworzyłem. Dobra. Wyłaźcie stąd, no bo ja się boję naprawdę! Oni jakieś tam są, oni teraz poszli pewnie za domek, ja tam nie pójdę, ja tam na pewno nie pójdę, bo wiem, że to jest jakiś ich plan, ja tu sobie posiedzę, tu jest przynajmniej cieplej, niż na zewnątrz, moi drodzy. Jezu! Jezu! Dobra. Muzyczka, tutaj. Nie, to jest straszne. On jeszcze tu zmienia jakieś muzyczki. Nie, już nie mogę. Po prostu gardło to mnie już tak boli. Nie, jeszcze jakieś płacze dziecko, no ja nie wytrzymam, nie! 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 Nie muszę to przekrzyczeć! Nie! O Boże, nie, 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 nie! A la 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 la! Wyłącz się to, błagam! Nie, ja nie mogę tego słuchać! Nie, nie, nie! Jeszcze drzwi nie mogę otworzyć! Nie, nie, nie mogę tego słuchać! Ja tu sobie stanę, tutaj mi nic nie grozi. Ej, słuchajcie, się czuję jak w Five Nights at Freddy, jakiś Outlast, Slenderman, że ja tu muszę wszędzie patrzeć, tam jakaś muzyczka straszna mi goni. Dosłownie horror. Jeżeli oni mi zrobili jakąś grę i oni specjalnie mi... I oni mi to specjalnie kazali, powiedzieli, że mam to zrobić, i już mieli ten plan w głowie. Jeżeli to naprawdę Piotrek, ja zrobię jakąś zemstę na nim, bo to nie może tak być, że on ciągle na mnie robi jakieś filmiki, jakieś pranki, jakieś straszenia. Nie, jeszcze tam coś świeci. Tam coś świeci, jak nic! Boże Święty, zaraz się nadzieję na jakiś... Jezus Maria, nie! Piotrek, nie! Przestań, błagam! Błagam, ja jeszcze drzwi nie zamknęłam, nie wiem, co mam robić. Piotrek, proszę cię, proszę cię, proszę cię, nie rób tego, nie! Ja się boję, Piotrek, błagam! Jestem Piotrek! Błagam, no wiem, że to jesteś ty, no nie rób mi takich rzeczy! Ja! Jezus Maria, kogo ty udajesz? Nie, proszę! Mam łopatkę! Ej, ja nie mogę już! Nie, ja nie mogę już! Nie! Wiedziałam! 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 Wiedziałam, że to wy! Gnojki jedne! Jeszcze mama powiedziała, że jesteście z nią! A która jest godzina później? Jezus, nawet nie wiecie, jak mnie gardło boli, tak się powydzieram, tak zdarte gardło, jeszcze łopatkę mam jakąś straszną. Wzięłam ją, żeby się... Patrzcie! Czekaj, GoPro się nagrywa? No tak, GoPro! Wiecie co? GoPro mi hałas jakieś robi! GoPro mi nagraliście, ono ciągle świeci, jakieś pioseneczki lecą! To nie jest zabawne! Nagrywa bomba? Zrobiliśmy ludzie najlepszego pranka na Halloween chyba. A jak się czujesz? Ale bałaś się naprawdę chyba. Moi drodzy, ja już... Bosiczek! Czujcie, że to był JBL! Ja w ogóle na to nie wpadłam, ja byłam przekonana, że GoPro jakieś hałasy ma! Jeszcze jakaś muzyczka mi zwykła poleciała przez chwilę. No nie sądzę chyba. Ale dobra, ja już nie będę ryzykowała, już tu nie zostanę, bo jeszcze Piotrek mnie oszuka, że idzie, a jeszcze okaże się, że znowu jesteś jakimś duszkiem. Sprawdź, która godzina. No nie wiecie, jak mnie boli gardło. Jutro w szkole będę niewyspana. Widzicie, jakie mam oczy? Moją twarz w ogóle widzicie? Jest jakaś... I myślę, że to już starczy, bo ja już nie mogę, już mi się w głowie tak kręci. Podświadomie wiedziałam, że to jakieś żarty, coś, ale jak jesteście sami na takiej działeczce w jakimś bezludnym domku, to nawet jak tłumaczycie sobie, że to ktoś wam robi, to i tak się boicie. Bo ja się w pewnym momencie czułam, jak byłam w jakiejś grze, tak jak Rezi. Wesołego Halloween jeszcze go spędzić. Tak, moi drodzy, mam nadzieję, że taki film wam się spodobał, taki inny, ponieważ jest Halloween, także trzeba było to jakoś coś specjalnego zrobić. Możecie teraz zostawić łapkę w górę za to. Nie, bo jeszcze muszę ja zakończyć. I możecie też zasubskrybować mój kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi i napisać w komentarzu, jak wam się podobało i czy nie za bardzo przesadzałam z moją reakcją i z moim strachem. Ja nadal się boję, ja się wszystkiego boję dalej. Ja dzwonię po mamę, niech po nas przyjeżdża. Dobra, tak, czekam na wasze opinie. Buziaczki do następnych filmików, pa!